Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu miłosnym na miesiąc wrzesień bieżącego 2021 roku. Ten film będzie się składał z dwóch części, bo zrobimy sobie dwa czytanka. Pierwszy rozkład dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu z rozkładem dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem umieszczę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie rozpoczyna się treść filmu dla Was. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko. Każdy z Was ma inne życie, więc wybierajcie tylko te karty, które rezonują. Dodatkowo możecie sobie odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym, jak obliczyć taki znak, przeczytacie sobie na stronie, do której link jest umieszczony pod tym filmem. No dobrze, zaczynamy od rozkładu dla par. Tutaj będzie Wasza energia, po przeciwnej Waszego partnera. Mogą się energie zamieniać miejscami. Będę mówić ogólnie partner życiowy. Każdy z Was wie, z kim jest w relacji. Oglądają mnie i Panie, i Panowie, więc tutaj nie będę ciągle się powtarzać. Chodzi ogólnie o partnera życiowego. No i cóż kochani, myślę, że możemy zacząć, tak? Karty są już potasowane. Już je przekładam i zaczynamy. Co Panna myśli na temat swojego partnera? 3 kielichy. Co Wasz partner myśli o Was? Śmierć. Co Panna czuje do swojego partnera? 7 buław. Co Wasz partner czuje do Was? Moje drogie panny, 8 kielichów. Jakie są plany, zamiary panny względem partnera? 5 denarów. Nic nie chcecie robić. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? 4 miecze. No coś tu się nie klei, kochani. Nie wiem, czy partner uważa, że Wy się zmieniliście, bądź nie chcecie się zmienić, nic nie chcecie zmienić w tej relacji, tutaj się ewakuuje z niej. Bądź jest jakiś dystans, może nieobecność. Z powodu odległości zamieszkania bądź spraw zawodowych. Zobaczmy dalej. Jak Panna traktuje swojego partnera? Królowa buław. Jak Wasz partner traktuje Was? Sprawiedliwość. No, ocena taka chłodna, ale obiektywna. Sprawiedliwość. No i pytanie, czy chce odejść, chce rozwodu, chce zakończyć tą relację? Czy chce coś wyjaśnić? Zobaczymy. Co lub kto Was łączy? Wisielec. No, zawieszenie relacji. Co lub kto Was dzieli? 2 buławy. Jest jakaś inna relacja, jakiś inny związek w tle? Tu mamy 2 osoby. A może po prostu nie potraficie się dogadać? No to się wszystko jakoś nie klei, nie ma zaangażowania obu stron. Zobaczcie, te 2 osoby tutaj współpracują, tak? I oboje się starają, żeby ta roślinka, czyli to uczucie, to co między nimi dojrzewa, no rozrastało się, tak, rozkwitało, żeby ten związek nie cierpiał, nie chorował, nic tam nie dolegało, Pielęgnujecie, tak? To uczucie. Staracie się. Współpracujecie ze sobą. Udany, harmonijny związek. Słońce jeszcze tutaj już pomalutku promieniami się przebija, czyli jest taka perspektywa budowania stałego związku z widokami na przyszłość, jeżeli chodzi o bycie ze sobą i tworzenie rodziny. Natomiast tutaj tego nie ma. Więc może być taka wersja, że po prostu mieliście romans i w tle jest jakaś jeszcze inna osoba. No i niestety wasz partner bądź partnerka, ewentualnie wy, jeżeli tamtą stronę wybieracie, jednak chcecie zakończyć to. Była chwila przygody, dobra zabawa, ale do widzenia. Jednak wracam do byłego partnera bądź partnerki. Natomiast może być też taka sytuacja, że po prostu nikogo nie ma, tylko wy się nie dogadujecie. Nie ma tej chemii, nie ma tego czegoś, tak? Tutaj partner jakoś ucieka, izoluje się, Wprowadził dystans. Taki chłód emocjonalny. Jak będzie wyglądała wasza relacja w połowie września? Kochankowie. Koniec września. Koło fortuny. I początek października. Karta głupca. Od razu tutaj widzę, że nawet jak zostaniecie razem, to nie jest poważne. To jest takie wszystko palcem po wodzie pisane. Któryś z was jest niezdecydowane, jeszcze nie gotowe na to, żeby być razem. Tu mamy Króla Mieczy w tle, więc jedno z was cierpi, bądź się świadomie dystansuje. Może chodzi tutaj o jakieś częste wyjazdy, podróże, bądź niedojrzałość emocjonalną do relacji. Ktoś chce się jeszcze bawić, tak? Pozwalać sobie na przygody, na różne właśnie wybryki. Co myślicie na temat swojego partnera? 3 kielichy. I teraz pytanie, czy świadomie jesteście w jakimś trójkącie? Czy świadomie traktujecie w ogóle tą relację jako dobrą zabawę? Jakiś taki wolny, bezzobowiązujący związek? Może macie jakiś romans gdzieś w pracy, nieważne. 3 kielichy. Czy to po prostu chodzi o to, że partner jest taki rozrywkowy, tak? Że to, nie wiem, jego podejrzewacie, że często gdzieś tam wyjeżdża, dobrze się bawi i nie zależy mu na tej relacji. Że być może on jest niedojrzały, że nie traktuje was poważnie, jest niezdecydowany, nieokreślony. Zobaczmy, 3 kielichy. 3 miecze, złamane serce, rozczarowanie, tak? Miało być tak dobrze, to wszystko miało się tak dobrze zakończyć, a tutaj niestety. W sercu 7 buław, czyli tak jakby panna mimo wszystko chciała zawalczyć o to uczucie. Czuje się bardzo samotna, niekomfortowo w tej sytuacji. Chciałaby dać wam szansę, tak? Natomiast 5 denarów, paź mieczy. Cały czas myślicie o tej sytuacji, analizujecie ją. Zastanawiacie się, co dalej. Czekacie na jakąś wiadomość, na jakiś krok od partnera. Te pary, które są w związku na odległość, myślę, że to nie przetrwa. Będziecie musiały się zdecydować na coś, ale myślę, że w październiku już dojrzejecie do tego, bo może być jakieś spotkanie, coś sobie wyjaśnijcie, ale znowuż jakaś wyjazd, znowuż podróż, znowuż odkręcenie sytuacji. I karta głupca. Ktoś się kręci w kółko cały czas, nie wie sam, czego chce. Być może jeszcze niepoważnie to traktuje. Powtarzam się tak, niedojrzałość taka emocjonalna. Jestem wolny, tak? Szukam przygody, szukam, nie wiem, wrażeń, nie chcę jeszcze się wiązać. Nie w głowie mi rodzina, dzieci, dom i tak dalej. Jak traktujecie swojego partnera? No jest królowa buław, czyli wy się angażujecie. Być może zdajecie sobie sprawę, że no jest jakaś intymność między wami, jest jakaś relacja, jakaś bliskość. Być może to wy wychodzicie z inicjatywą zawsze. No, chcecie kontynuować tą relację, tak? On się, partner bądź partnerka wam podoba. Jest to coś, co was ku sobie ma. Tylko że widzę, że to z jednej strony, bo tam to jest wszystko już tak jakby przesądzone. Czy to wy uwodzicie tego partnera? Czwórka kielichów. Wy się staracie, a ten partner tego nie docenia, nie wiem, może jest obrażony, może nie chce tego widzieć, może ma dosyć, może jest jakaś rutyna, zniechęcenie, chęć odpuszczenia sobie, zrezygnowania. W tle mamy tego króla mieczy. Może chodzić o wagę wodnika bądź bliźniaka, ale niekoniecznie. Król osądza, król decyduje, król jest surowy, ale sprawiedliwy. Kieruje się faktami. Nie jest stronniczy. To jest też symbol jakiegoś rozwodu, nie wiem, trudnego związku w przeszłości, być może straty partnera. Ale świadoma jakaś decyzja i poważna rozmowa, która no, rozstrzygnie to, co się między wami dzieje. Kochani, chyba akurat z tym czytaniem no, trafiłam do tych panienek, które no nie wiem, no może też są w jakichś takich poważnych relacjach, ale chodzi mi tu o związek małżeński, jakiś długoletni, taki partnerski związek. Raczej to są jakieś takie nietrwałe relacje. Coś tutaj, co miało się zanosić na trwały związek, ale niestety nie wyszło. Nie wiem, czy jakoś nadszarpnięte jest zaufanie, czy któraś ze stron się boi, może ma jeszcze jakieś wzorce z przeszłości. Nie potrafi się odciąć od czegoś. Może potrzebuje czasu. Nie jest jeszcze gotowa, żeby pokazać to swoje prawdziwe wnętrze. Bądź tak jak powiedziałam, stawia na zabawę, na przygody, na korzystanie z życia, tak? Co myśli o was wasz partner? Karta śmierci. No i tutaj, że coś trzeba zmienić, tak? Bądź wy się zmieniliście, bądź nie potraficie się zmienić, nie chcecie się zmienić. Król mieczy, no. Jakieś ważne decyzje, może myśli o separacji, rozwodzie, bądź szczerej rozmowie, takiej do bólu, która wszystko wyjaśni. W sercu jest 8 kielichów, więc tutaj widzę, że albo no, nie znalazł tych uczuć, nie znalazła, gdzieś już coś się wypaliło i nie ma sensu być ze sobą na siłę, tak? Może częste wyjazdy, podróże jakieś służbowe, bo tutaj to też jest zarysowane, no. Nie daje gwarancji na to, że ten związek przetrwa. I któraś tu ze stron sobie uświadomiła to, wie o tym. Dziesięć była, że to jest trudna sytuacja. Nawet ta osoba bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się stanie. Ona już nie znosi tej sytuacji, to już ją przerosło. Wydawało jej się, że ona no, udźwignie ten ciężar, ale no nie, jednak odchodzi. Mamy dwie postacie, które są tyłem skierowane do was, tak? Ktoś odchodzi jednak z całym bagażem doświadczeń. Bardzo zmęczony, bardzo już taki wyczerpany. I zamiary 4 miecze, no. I teraz tak, albo po prostu dać sobie chwilę przerwy i przemyśleć to wszystko. Bo to jest karta, która mówi, wreszcie odpocznę. Muszę sobie wiele spraw przemyśleć. Muszę uzdrowić moje poranione serce. Odciąć się po prostu. No jest dystans, chłodna sypialnia, nie spotykamy się, tak? Jest po prostu, no chłód. Zima, można powiedzieć. Czyli takie trochę nieładne potraktowanie. i zacząć wszystko od nowa. W innych przypadkach być może niektórzy z Was myślą o jakiejś terapii małżeńskiej bądź partnerskiej, żeby ktoś Wam mądry, kompetentny pomógł, tak, żeby zacząć od nowa, nabrać pewności siebie. Może potrzeba właśnie czasu. Może potrzeba kogoś, kto Wami pokieruje. Ale tutaj ta osoba już jest bardzo przekonana o swoich zamiarach. Bardzo. Ona wie, czego chce i to zrobi. Odizolować się. Karta Sprawiedliwości, tak jak już powiedziałam, u jednych separacja chwilowa, u innych rozwód, u jeszcze innych rozliczenie tej relacji, wyjaśnienie sobie wszystkiego, powiedzenie sobie prawdy, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. No może być też tak, że na przykład niektórzy z Was czekają za jakimś rozwodem i ta osoba, z którą jesteście, no obiecała Wam, że ten rozwód będzie i wtedy będziecie normalnie mogli być oficjalnie razem, a to ciągle się przeciąga i w końcu no... Karta Świat. Szczęśliwe zakończenie czegoś. Żeby wejść w kolejny etap, bądź po prostu każdy pójdzie swoją drogą. Zakończenie też związku na odległość. Wisielec. No Wisielec... Piątka kielichów, no. Poczucie straty, zakończenia. Zastanawianie się, co dalej z tą relacją. 10 mieczy. Koniec związku. Za dużo stresów, za dużo problemów. Bądź jakaś relacja, która musi się zakończyć, bo mówię, tu może być jakiś akcent romansu, że jesteście z kimś i albo Wy, albo ta druga strona, no jeszcze zamyka stare historie, tak, życiowe. I to czekanie Was dobija, no bo Wisielec mówi, muszę czekać. Być może są jakieś sprawy niezależne ode mnie, a może ja celowo coś przeciągam. Bo umiem przewidzieć, jak to będzie wyglądało na przyszłość. Piątka kielichów, smutek, niezadowolenie, ciągła rozłąka, tęsknota. No niby te dwa kielichy jeszcze stoją, czyli być może udałoby się coś naprawić, jeszcze porozmawiać, jeszcze jakoś ratować to. Będzie to jakieś spotkanie, no i myślę, że panna będzie musiała podjąć decyzję, dokonać wyboru. Może być spotkanie z bliźniakiem. Bo tu mam dwie karty bliźniąt. No i co? No i później jakieś zmiany, tak? Jakiś nowy początek i pytanie, czy sobie coś wyjaśnicie i dacie sobie kolejną szansę, czy jednak każdy pójdzie w swoją stronę. Bo panna stwierdzi, że jednak no, nie da się tak traktować i musi wiedzieć, na czym stoi. 8 denarów. No próba wypracowania tutaj jakiegoś kompromisu, tak. Ale nadal mi się wydaje, że to nie są raczej jakieś stałe, długoletnie relacje. Raczej chyba wyłapałam dzisiaj energetycznie takie, które... No może jesteście długo ze sobą, ale no nie ma jakiegoś takiego łącznika. Nie ma jakiegoś takiego zaangażowania i perspektyw na przyszłość, żeby ten związek faktycznie się utrzymał. Koło fortuny. Królowa denarów. Praca ciągle. No i tutaj później rycerz kielichów. Skorpion. Niedojrzałość emocjonalna, widzicie? Rycerz kielichów też, on jest taki nieśmiały, taki no nie wie co powiedzieć, nie wie jak się zabrać, nieraz potrzebuje dużo czasu, żeby się rozkręcić, żeby znaleźć odpowiednią chwilę, odpowiedni moment, nastrój na to, żeby wyrazić swoje uczucia i emocje. Niektórzy tu wrócą do męża, żony, bądź częste wyjazdy służbowe, tak? Praca, która stoi pomiędzy nami być może. No praca też nad związkiem. Więc może, kochani, jeszcze da się coś uratować. O, karta Księżyca. Łudzenie się, tak? Panna dąży do pogodzenia się, ale też do takiej harmonii w swoim życiu, do spokoju. Myślę, że sobie coś uświadomicie. Coś sobie uświadomicie. Musi być jakaś decyzja bardzo ważna. Trzeba ocenić sytuację. Uświadomić sobie. W co się tutaj uwikłaliście? I zadać sobie pytanie, czy nadal chcecie to ciągnąć, czy jednak lepiej, żeby każdy poszedł w swoją stronę i ułożył sobie życie na nowo. Ja myślę, że nawet jak tutaj jest teraz źle między Wami, Wy i tak będziecie tak troszeczkę wracać do siebie i znowu się rozchodzić. Jest jakieś takie niezdecydowanie. Bo jest to koło fortuny, tak? Czyli raz będzie dobrze, raz mi zależy na Tobie, znowuż później znowu będzie nie wiem czego chcę. Mogą być jakieś niedojrzałe, tutaj niepoważne słowa. Może ktoś coś obiecuje, ale tak naprawdę no, nie zdaje sobie z powagi swoich słów i no. Zastanów się, Panno, co tutaj się dzieje. No praca jak najbardziej też może być tutaj przeszkodą. Natomiast coś trzeba wyjaśnić i pozamykać też jakieś stare historie, zwłaszcza jeżeli Wy jesteście jako osoba trzecia, tak? I czekacie na jakąś ukochaną bądź ukochanego, aż przeprowadzi rozwód, aż zakończy pewną relację i już skupi całą uwagę na Was, bo Wam jest ciężko w tej sytuacji. Wy nie chcecie się dzielić, bo ciągle myślicie, jak tu znaleźć rozwiązanie. Czujecie się bardzo osamotnieni, mimo wszystko chcecie walczyć. Już być może myśleliście, że to się dobrze skończy, ale no znowuż jest tutaj może jak trójka mieczy, czyli padły jakieś smutne słowa, ewentualnie zachowanie partnera no, w jakiś sposób Was rozczarowało. Król mieczy na pozycji jego głowy pokazuje, że on jakoś być może też się zmienił, bądź ona, tak? Że jest taka surowość, jest jakaś niedostępność, ciągłe ocenianie, dyktowanie warunków, groźba też rozwodem bądź separacją względem Was. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o jakieś relacje, gdzie w tle są dzieci, no to myślę, że jakoś tak dyplomatycznie to przeprowadzicie, żeby właśnie dzieci emocjonalnie na tym nie ucierpiały. I to jest bardzo ładne. To jest właśnie takie bardzo no, dojrzałe akurat w tym momencie tutaj. Że dla dobra rodziny, dla dobra relacji wszystko jest między Wami na spokojnie, bez tam jakichś rzucania talerzami i prania brudów publicznie. Natomiast jest też szansa, żebyście się pogodzili, ale to jest tylko na chwilę. Znowuż będziecie w poczuciu jakiejś tęsknoty, poczuciu niejasności, iluzji, kłamstw, intryg. No chyba, że po prostu poczekacie, będziecie tęsknić, boli Was to, ale musicie poczekać, aż partner bądź partnerka rozwiedzie się, zakończy etap w jakimś swoim życiu, żeby wejść z Wami w nowy. I myślę, że tutaj jak się jakieś sprawy odkręcą z żoną bądź z mężem, no od nowa możecie rozpocząć swój oficjalny związek. Też tak może być. Zawsze różne wersje Wam mówię ze względu na to, żebyście no, tutaj jak najwięcej panienek coś dla siebie wzięło. Jaka rada jest dla Was, kochani? Królowa mieczy. Przemyślcie sobie wszystko, przeanalizujcie naprawdę tak na chłodno, na zdroworozsądkowo, bez emocji, bezstronnie. Oceńcie tą sytuację, czy Wam się po prostu to opłaca. Może bądźcie trochę krytyczne i surowe względem siebie, moje kochane panny. No i jakiś tutaj wyrok sądowy, jakieś orzeczenie, jakaś ważna decyzja. Kobieta spod znaku wagi może Wam dobrze doradzić. Ona powie Wam prawdę prosto w oczy, która być może zaboli, ale to będzie szczere i w gruncie rzeczy wyjdzie Wam na dobre. Może mama, może siostra, może przyjaciółka. Na co, na kogo macie uważać? No właśnie, karta siły, żeby nic nie robić na siłę. Nie pozwolić, żeby ktoś coś od Was wymuszał, ale żebyście też Wy na siłę niczego nie robiły. No i co? Cierpliwie czekać, jeżeli jest trudna sytuacja, zwłaszcza jeżeli, mówię, czekacie na partnera, aż załatwi jakieś sprawy, stare sprawy. Natomiast jeżeli faktycznie to już Wam się nie układa i to wszystko zmierza w złym kierunku i partner jasno Wam powie, że nie ma czego ratować, no bo już no nie ma tego czegoś, tak? Dla niego to też jest trudna sytuacja i nawet bierze całą odpowiedzialność na siebie za to, co się między Wami stało, to nie zatrzymujcie go na siłę. Nie zatrzymujcie go na siłę. Nie wymuszajcie niczego. No ciężkie, kochani, czytanie, ale zawsze no, różne są czytania. Nie zawsze jest pięknie, kolorowo i różowo. To nie na tym polega. Bierzcie do tego te karty, które rezonują i sprawdźcie sobie jeszcze znak ascendentalny. Dobrze? Na pewno tam będzie jakieś uzupełnienie do tego czytania. I teraz co anioły chcą powiedzieć? Uzdrawianie życia rodzinnego. No widzicie, niektórzy na terapię być może pójdą. Bądź będą chcieli coś poprawić w tej relacji. No ta czwórka mieczy może też o tym mówić, tak? Zróbmy coś, żeby ratować tą relację. Twoje życie uczuciowe skorzysta, jeśli przebaczysz swoim rodzicom. No to już Wam zostawiam, kochani. No niestety tak jest, że niektóre wzorce wyniesione z domu rodzinnego, pewne obrazy, którymi byliśmy świadkami jako dzieci, gdzieś tam w nas są zaszyfrowane, gdzieś tam w nas są zakorzenione i później nawet nieświadomie pojawiają się w naszym życiu prywatnym, osobistym, w naszych relacjach. Tak jakbyśmy byli właśnie zaprogramowani, to wychodzi samo. Może coś trzeba uzdrowić, może komuś trzeba przebaczyć, może kogoś trzeba przeprosić. Nie wiem, kochani, no zróbcie sobie takie rozeznanie. Każdy z Was już będzie wiedział, o co chodzi. Pamiętajcie, nie warto chować urazy. Odciąć się trzeba od tego i zobaczycie, życie będzie łatwiejsze. Bo przeszłość i tak nie wróci i nic Wam nie da. A nie warto tych śmieci z przeszłości wnosić do przyszłości. To tak jakbyście chcieli, nie wiem, w starych, zabłoconych butach wejść do nowego, pięknego domu, gdzie są jasne dywany, gdzie jest, no jasno, światło, tak? Czyli miłość i radość i te pozytywne emocje i chcielibyście nabłocić tam, wnieść to błoto, wnieść te wszystkie takie brudy zebrane przez całą wędrówkę Waszego życia. No nie, lepiej zdjąć takie buty, zostawić je przed domem, a najlepiej wyrzucić do pobliskiego śmietnika i nawet boso przymierzyć się do tego nowego, bo nogi zawsze można umyć, albo założyć nowe obuwie, żeby z czystą kartą właśnie, z czystymi emocjami, intencjami wejść w to nowe. Nie zapaskudzać, nie zabrudzać tej nowej rzeczywistości, w której się znaleźliście, zwłaszcza jeżeli ona jest taka świetlista, taka pozytywna. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego września. Dużo miłości, dużo przemyśleń i mądrych, rozsądnych decyzji, nawet jak one są trudne, ale czasami no, trzeba podjąć takie, a nie inne, żeby wyjść z tej sytuacji z korzyścią dla nas samych. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie, a teraz zapraszam wszystkie samotne panny. Teraz będzie dla Was czytanie. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. I witam serdecznie wszystkie samotne, zodiakalne panny na czytaniu miłosnym na miesiąc wrzesień bieżącego 2021 roku. Karty mam już potasowane, już je, kochani, przekładam i patrzymy, co tam ciekawego we wrześniu, jeżeli chodzi o uczucia. Najpierw przeszłość. Dlaczego jesteście sami? Paść kielichów. Obecna sytuacja, rycerz buław, połowa miesiąca, 7 kielichów, Wasze nastawienie na tą sytuację, 3 denary, Co karty radzą? 10 mieczy. Przeszkody. Wisielec. I koniec miesiąca. As denarów. Bardzo ładnie. W tle czytania mamy 4 buławy. No zobaczcie, szansa naprawdę na udany, fajny związek. Gdzieś na jakimś wyjeździe, bądź spotkaniu rodzinnym, wyjeździe z przyjaciółmi, jakaś impreza wspólna, może jakieś wesele, chrzciny, jakiś większy jubileusz. No coś takiego tutaj, dużo radości i naprawdę spotkania kogoś, kto być może jest właśnie tą osobą, która będzie tworzyć z Wami tą stałą, prawdziwą relację. Niektóre panny mogą mieć już jakiś kontakt, nie wiem, poznały się z kimś spod znaku ryby bądź lwa, ale niekoniecznie. Bo w przyszłości mamy pazia kielichów, więc nie wiem, czy brakowało Wam odwagi, tacy byliście troszeczkę wrażliwi, niepewni, nieśmiali i tak nawet jak Wam się ktoś podobał, to z dystansem tą znajomość utrzymywaliście. A może była kiedyś miłość do rybki, tylko właśnie no coś się stało, kochani. Nie wiem, czy zakończył się ten związek, czy rozstaliście się, czy strata partnera, tak? Bo karty mówią, nie roztrząsaj złych wydarzeń z przeszłości. Pozamykaj to wszystko. Nie myśl już o tym. Ten czas takiego kryzysu już się kończy. Teraz będzie tylko lepiej. Pożegnaj się z tym, co już nie wróci, tak? Zakończ ten etap. Bądź gotowa, panno, na nowe. I widać, że tutaj to nowe jest. No wydaje mi się, że już kogoś poznaliście. Jest ktoś, kogo bardzo lubicie, kto no, budzi Wasze pozytywne emocje. Może już jakaś tęsknota, może wypatrywanie wiadomości. Jest już zainteresowanie, jest coś więcej, tak? Jest jakaś sympatia, budzą się jakieś uczucia. No i właśnie teraz jesteście w energii rycerza buław, czyli panna nabrała pewności siebie. Być może właśnie często wychodzi gdzieś z przyjaciółmi, ze znajomymi, prowadzi aktywny tryb życia, a może często podróżujecie, wyjeżdżacie, bądź przeprowadziliście się w jakieś inne okolice. Rycerz buław jest to karta zaangażowania, tak? Czyli już nie siedzę w domu, nie rozmyślam, co to dalej będzie, nie użalam się nad sobą, tylko wychodzę do ludzi, działam, jest mi pełno, tryskam energią, bo buławy to energia, tak? Angażuję się właśnie. Może być też tak, że już właśnie z kimś tam coś się dzieje, z lwem bądź z rybką, ale niekoniecznie. Oczywiście sprawy zawodowe tutaj też mogą mieć duże znaczenie. Panny po prostu bardzo się skupiły na pracy, oddały się temu zajęciu. Może gdzieś w środowisku pracy jakieś kontakty, sam jakiś kolega, koleżanka, ktoś, kogo często widujecie i tam zawsze jakieś zdanie do Was powie, coś zagada, jakąś nawiąże konwersację. No i tak od słowa do słowa wiecie, jak to się zaczyna. No w połowie września ja tutaj widzę panny, które fruwają nad ziemią. Pojawiają się motyle w brzuchu. Można powiedzieć, że przy tym paziu kielichów, no to są takie pierwsze objawy zakochania, tak? Rumieniec na twarzy, natęmrowienia gdzieś tam w podbrzuszu, tak zwane motyle. Ekscytacja i taka właśnie, no, energetyczna burza w nas zachodzi. Coś się zaczyna dziać. Trochę jesteśmy niepewni, trochę tak nieśmiali, ale już widać. Marzymy, fantazjujemy, może się nie możemy zdecydować. Zbyt dużo tych atrakcji naraz, tak? Nagle gdzieś tam się pojawiło w Waszym otoczeniu. Oczywiście niektóre panny są też wybredne i wybrzydzają i zastanawiają się, czy to już ta właściwa osoba, może ktoś lepszy się pojawi, ale wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, że że naprawdę teraz panny niektóre porazi. Gdzieś jakaś uroczystość w gronie najbliższych, bądź rodzinne strony, ewentualnie miejsce pracy. Może faktycznie przeprowadzacie się gdzieś, bo to jest koło domu, no może nowy sąsiad, jakiś sąsiadka, nie wiem, otoczenie. Otoczenie, w którym pracujecie bądź żyjecie, tam gdzieś ta osoba jest i myślę, że Wy ją już poznaliście i ta znajomość się rozwija i panna być może pomału sobie uświadamia, że zaczyna się zakochiwać. No na co jesteście nastawieni? 3 denary. No poznać kogoś, tak, konkretnego. Nawiązać z kimś jakąś relację. Zbudować trwały, fajny związek. Pracować też nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi emocjami, pozamykać stare rozdziały życia, tak jak powiedziałam, nawet jak one są traumatyczne, niemiłe, no to być może to jest czas, gdzie warto się podnieść i ruszyć w nową przygodę. Przekroczyć tą barierę, tak? Wejść, przejść przez ten próg i wkroczyć do nowego świata, nowego życia, jeżeli chodzi o uczucia. Co stoi na przeszkodzie? Karta Wisielca. Za długo myślicie, za długo się zastanawiacie, być może jakieś wydarzenia świadomie odwlekacie. Przy tej 7 kielichów to jest takie trochę taka zaduma, takie rozkojarzenie, wątpliwości, niezdecydowanie. A czy będzie dobrze, a czy będzie źle, a może właśnie jeszcze ktoś inny się pojawi, a może będzie tak, a może... I w ogóle po prostu milion myśli na godzinę. Nie przeciągajcie niczego. Może za długa przerwa też była w takich kontaktach, wiecie, towarzyskich. No czasami tak jest, jak gdzieś tam się pozamykamy w domu, jakiś czas nie wychodzimy, zwłaszcza no, macie przykład na ostatniej sytuacji, jaka miała miejsce, no to później jakoś tak człowiek dziki się robi, nie? Jakoś tak, no... Zanim nabierze znowuż tej pewności siebie i się rozkręci, to trochę czasu potrzeba i być może właśnie tutaj za długo na coś czekaliście, za długo myśleliście, bądź ciągle myślicie i to jest niedobre. Nie rozłożycie partnera na czynniki pierwsze, no bo nikt nie jest idealny. Jeżeli szukacie tego idealnego, wymarzonego, to od razu Wam mówię, taki nie istnieje. Bo jak będzie Wam idealnie pasował z wyglądu, to będzie miał coś takiego w swoim charakterze, co na pewno może Was trochę podrażnić, może Wam przeszkadzać. Natomiast odwrotnie, jeżeli no, będzie to człowiek idealny, jeżeli chodzi o swój charakter, zachowanie, sposób bycia, no to nie będzie to miss piękności albo ktoś, kto no, rzuca urodą na kolana. No nigdy tak nie jest. Nie idzie to w parze. Nie ma czegoś takiego, żeby był mister z wybiegu i idealny mąż, kochanek, partner i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest jakieś ale, więc tutaj panno, no już naprawdę nie cuduj, nie podnoś poprzeczki, bo im dłużej się będziesz zastanawiać, tym czas może działać na Twoją niekorzyść. Więc tutaj za dużo nie myślimy, nie przeciągamy, nie odwlekamy. Jeżeli zaprosił Cię na randkę, na jakieś spotkanie, chce razem gdzieś z Tobą wyjechać, albo na przykład, żebyście, no ten rycerz buław to jest jakaś też aktywność fizyczna, może jakiś spacer, nie wiem, może jakaś wycieczka rowerowa, a może wspólny trening na siłowni. Może gdzieś na siłowni poznałyście kogoś, moje kochane panny, wpadł Wam w oko i tutaj no, czas rozwijać tą znajomość. No kujcie żelazo póki gorące, bo ja widzę tutaj zmiany. I kochani, koniec września, a z denarów, no szansa na stałą relację. Ktoś poważnie Was traktuje. To nie jest tylko romans, to nie jest tylko przygoda. Ktoś ma szczere intencje względem Was. Też szuka partnera, partnerki na stałą relację. Go nie interesuje przygoda, nie interesuje go romans, podryw, chwilowe podboje jakieś, zdobywanie sobie partnerów, żeby komuś coś udowodnić, bądź sobie. Nie, 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 nie. A z denarów, czyli ktoś na stałe, ktoś, kto bardzo Was szanuje, zależy mu też na stworzeniu stałej relacji i jest wpatrzony tylko w Was, nie interesują go jakieś inne dalsze później ekscytujące przygody, jak już znajdzie sobie parę, tak? No i zwróćcie uwagę, mówię, na środowisko pracy, ewentualnie otoczenie domu rodzinnego. Tam, gdzie teraz mieszkacie, planujecie się przeprowadzić, bądź dom rodzinny no, z czasów dzieciństwa, tak? Czyli dom rodziców, opiekunów, dziadków. No tak to widzę, kochani. Ciekawa jestem. Piszcie w komentarzach. Zobaczę jeszcze tam 7 kielichów. No królowa buław. No właśnie, więc działaj, kochana panno. Ty jesteś atrakcyjna. Ty wiesz, jak wykorzystać te wszystkie swoje walory. Ty kusisz. Ty naprawdę zwracasz na siebie uwagę. Bądź tu jest taka osoba. Baran, lew bądź strzelec, która naprawdę bardzo ci się podoba i ma w sobie to coś. Jest jakiś magnetyzm, jest jakaś chemia. No to dlaczego masz nie spróbować? 3 denary. 3 denary, czyli już udzieliłam odpowiedzi. No tak się staro temu gadałam, że jak wylosuję tą samą kartę, już powiedziałaś, co miałaś powiedzieć, nic dodać, nic ująć. Zobaczmy 10 mieczy. Karta siły. Cierpliwość, ale też no zmaganie się z trudną sytuacją, poradzenie sobie z tym wszystkim, tak? Opanowanie pewnych emocji. No chyba, że tak myślicie o tym lwie i nie możecie przez niego spać po nocach, bo wydaje wam się w jakiś sposób nieosiągalny. Bądźcie odważne, naprawdę. Tutaj chodzi o to, żeby nie bać się, żeby się przestać bać, odciąć się od strachu. I nie wydłużać niczego, nie przedłużać. No daj sobie szansę, panno, tak? I zresztą to jest twoja karta. Czyli ty sam ociągasz to wszystko. Sama ociągasz, moja panienko. Przedłużasz. Podjęcie jakiejś konkretnej decyzji, bądź odpowiedzenie na jakąś propozycję, tak? Zaakceptowanie jakiegoś spotkania. Staranie się, angażowanie się, pielęgnowanie. To jest twoja blokada. Musisz to jakoś przezwyciężyć w sobie. No i as denaru. Zobaczmy tego asa denarów. No, kochani. Sąd ostateczny. Bardzo szybki rozwój sytuacji. Oczywiście w korzystnym kierunku. Uzdrowienie siebie i swojej sytuacji prywatnej. Zwłaszcza to, co siedzi w głowie i ma związek z jakąś trudną przeszłością. No, powrót do życia towarzyskiego i być może jakaś tutaj nowa znajomość, bądź jakiś były z przeszłości. Tylko w tym sensie, że być może nie były partner, tylko ktoś, kogo znacie i do tej pory uważaliście za dobrego kolegę, koleżankę, a teraz nagle gdzieś tam coś się pozmieniało i okazuje się, że los daje wam kolejną szansę. Jeszcze raz jesteście na tej samej ścieżce. Być może nie bez powodu, no i może trzeba tutaj się jakoś dogadać. Fajny rozkład, kochane panny, więc kujcie żelazo póki gorące i nie przegapcie tej sytuacji, bo jest szansa naprawdę na stały związek. Kochani, jaka rada dla was? 4 buławy. No, to od razu wam mówię, jeżeli jesteście zaproszeni na jakąś rodzinną imprezę, wesele, chrzciny, nie wiem, jakiś jubileusz dziadków, złote gody i tak dalej, bądź nie wiem, jest jakiś koncert w waszym miasteczku, jest jakieś występy będą, no nie wiem, jakiś odpust czy inne tego typu uroczystości. Idźcie, idźcie, idźcie. A może być tak, że ktoś was poprosił, żebyście byli osobą towarzyszącą na jakimś weselu czyimś, tak? Czyli no, to nie wasza rodzina, tylko ktoś was zaprosi, żebyście uczestniczyli z nim jako para na jego uroczystości gdzieś tam w rodzinie, w jego rodzinie, tak? Bądź jej. No, zwróćcie na to uwagę, kochani. Jakaś zabawa, jakaś radość. I tam może być może ta jedyna, bądź ten jedyny na resztę życia. To się może zakończyć małżeństwem, zaręczynami, No, tu kościół, młoda para, kochani. No. Naprawdę. I tego Wam życzę, więc jeżeli naprawdę macie jakieś imprezy zaplanowane na wrzesień bądź październik, no nie rezygnujcie, bo tam być może jest ten bądź ta jedyny, już się powtarzam. Na kogo, na co macie zwrócić uwagę, na uważać? 7 buław. Żeby mimo jakichś chwilowych problemów, jakichś, nie wiem, bo ten wisielec też może mówić, że są niezależne od Was jakieś sprawy, które przeciągają taką, a nie inną decyzję, to żeby iść do przodu, nie patrzeć, tylko realizować swoje plany, nie dać się. Pokonać też swoje jakieś słabości, pokonać jakiś swój wstyd, nieśmiałość, strach, obawy, lęki, wrażliwość. No musicie zwalczyć to w sobie. Musicie znaleźć tą siłę, odwagę, żeby po prostu dać radę. I dacie radę. No fajne czytanie, bardzo ładne. Zobaczmy, co karty na to anielskie. Już wkrótce, no pięknie, moi kochani. Już tuż, już za rogiem. Już wkrótce. Zdecyduj, czego dokładnie pragniesz, ponieważ to do Ciebie właśnie zmierza, moja Panno. Zmierza, zdecyduj, czego pragniesz. Zobacz, Ty masz tych pragnień tyle. Ho, 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 ho. Zobacz, ile Ty masz tych pragnień. No, musisz się zdecydować wreszcie. Ale fajne czytanie. Cieszę się. Cieszę się, moi kochani. Ponieważ to do Ciebie właśnie zmierza. A może tu ktoś już jedzie do Ciebie? Na jakąś, mówię, no jakaś impreza będzie. Gdzieś tam się spotkacie. Dom, rodzina w tle, bliscy przyjaciele, jakieś wydarzenie naprawdę, gdzie będziecie się dobrze bawić. Może jedzie tutaj jakiś lew, może jedzie jakiś strzelec, baran. A może ryba, a może jakiś inny znak. Nieważne. Ktoś się zbliża, a Panna musi być na tyle gotowa, żeby nie bać się wyjść naprzeciw tej znajomości i zrobić dobre wrażenie. I zacząć się angażować. Wszystkiego dobrego, kochani, Wam życzę. Pamiętajcie, czytanie ogólne na pewno nie dla wszystkich, więc sprawdźcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Oczywiście dajcie mi do 2 dni, żebym pokończyła wszystkie znaki. Wszystkiego dobrego Wam życzę, udanej zabawy na tych weselach czy tam imprezach, no, a może przeprowadzka, może, no nie wiem, co, ale coś, ktoś, no ktoś do Was zmierza. Piękne karty, cieszę się, walczcie o siebie, walczcie o swoje szczęście, a te pochmurne myśli, te złe jakieś wydarzenia odetnijcie grubą krechą. Czas zakończyć jakąś żałobę, czas pogodzić się z pewnymi wydarzeniami, odciąć się od tego, tak? Bo to nic nie daje, to tylko wprowadza brud i zamęt do Waszego pięknego teraz, czystego, słonecznego życia. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia, do kolejnego razu. Pozdrawiam.